Cześć, witajcie na kanale mtbxcpl. Dzisiaj chciałbym Wam zrobić krótką recenzję pewnego produktu, który jest ostatnio jednym z moich ulubionych produktów. I chciałbym zaznaczyć, że nie jest to płatna recenzja, nikt mi nie płacił za to, że mam ten produkt pokazać. Sam grzecznie poszedłem do sklepu, zresztą długo takiego produktu szukałem, znalazłem i dlatego chcę go Wam tutaj dzisiaj pokazać. I nie będzie to nawet rzecz, która jest związana z kolarstwem górskim, ale na pewno jest to rzecz, którą wielu kolarzy, rowerzystów i użytkowników rowerów będzie chciało mieć, bo jest bardzo przydatna. Mówimy o torbie do przewożenia laptopa czy do jakichkolwiek innych rzeczy, którą można założyć, jak się jeździ na rowerze i nie będzie ona spadała z ramienia, bo to jest dość wkurzające. Jeśli ktoś z Was jeździł na rowerze z torbą taką na ramię, to pewnie wie, o czym mówię. Kiedyś miałem bardzo fajną torbę firmy Campus, niestety tam się ten pasek rozwalił, próbowałem to zszywać, ale zawsze to jakoś puszczało i generalnie torba już nie była do użytku. Później długo szukałem takiej torby, bo mam parę plecaków, ale wolę jeździć z torbą na ramieniu. No i szukałem takiego produktu. Oczywiście takie produkty da się znaleźć, natomiast są one dość mocno drogie. Jeśli to jest torba kurierska, to no tak myślę, że 150-200 zł. No i te torby kurierskie są drogie, dlatego że są wykonane często z kordury i innych tam takich materiałów, plus dochodzi do tego to, że te torby są po prostu modne. No i jest to dosyć drogi produkt. Kiedyś przeglądając ofertę Decathlonu, wpadłem właśnie na tą torbę i się bardzo zdziwiłem, że właśnie Decathlon będzie miał taki produkt. Taką oto właśnie torbę. I to jest torba firmy New Feel. Ta torba ma pojemność 10 litrów i wchodzi do niej laptop 13 cali. No przynajmniej ja taki mam. Jest też kilka innych wersji tej torby z większą pojemnością, do której pewnie wejdą też większe laptopy. W czym tkwi największy bajer z tą torbą? Torba musi mieć sporo takich gadżetów, skrytek itd., itd. No i z tą dokładnie tak jest. Pierwsza kieszeń to jest kieszeń na klapie. Tutaj można sobie, nie wiem, wsadzić na przykład książkę, jakieś inne rzeczy. To jest kieszeń bardzo łatwo dostępna. Druga kieszeń jest tutaj z boku. Ja tej kieszeni używałem do tego, żeby mieć dostęp do karty, jakichś drobnych pieniędzy, dokumentów i tak dalej. No i teraz przechodzimy do głównej komory. Główna komora jest zapinana na zamek, co też jest fajne, bo jak coś się tam już schowa, to raczej nie wypadnie, kiedy jest zasunięte na zamek. Tak torba wygląda w środku. Tutaj jest przygodna laptopa, która także jest zapinana na elastyczny rzep. Dalej mamy wnętrze. We wnętrzu mamy taką elastyczną jedną kieszeń, dwie kieszenie z przezroczystej siatki zapinane na zamek i taką tutaj przegrodę, gdzie ja mam właśnie akurat o, na przykład jakiś obiektyw, okulary i jeszcze jest trzecia przegroda, trochę płytsza, tutaj możemy jakieś sobie też dokumenty wsadzić, długopisy, coś takiego. Bardzo praktyczne narzędzie, ale dwie najważniejsze rzeczy, o których trzeba powiedzieć przy tej torbie, są dopiero przed nami. Na pewno jeśli kiedykolwiek używaliście torby na ramię do noszenia laptopa, czy do wywożenia go właśnie na rowerze, to pewnie się wkurzaliście, że się paski zawijały, za chwilę trzeba było je rozwijać i tak dalej. To jest w ogóle tak proste i tak skuteczne, że chyba lepiej się tym nie dało wymyślić. No i najważniejsza rzecz na koniec, czyli to, że z tej torby można sobie zrobić swobodnie plecak. Czyli kiedy wsiadamy na rower, możemy tutaj wsadzić ramię, przeciągamy je, pasek się skraca automatycznie z drugiej strony i mamy założony na plecach plecak. A teraz najlepsza rzecz o tej torbie. Aktualnie ta torba w Decathlonie kosztuje 69 zł. Ja ją używam już jakieś 1,5 miesiąca do 2 miesięcy i jest to aktualnie chyba jeden z moich najlepszych rowerowych produktów, jakie mam wszystkie w domu, wliczając w to rowery i tak dalej. Może podchodzę do tego zbyt jakoś euforycznie, ale po prostu szukałem takiej torby dobry rok, no i w końcu mi się udało i to jest bardzo trafiony zakup, więc jeśli takiego produktu szukacie, to z pełną odpowiedzialnością go Wam polecam i warto sobie coś takiego kupić, szczególnie do tych mniejszych laptopów, bo do większych laptopów są też takie torby, które są tam troszeczkę droższe, bodajże około 120 zł kosztuje taka torba do 15. Jeśli ta torba przypadła Wam do gustu, to dajcie pod tym filmem łapkę w górę.
A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami, no to pamiętajcie, żeby dać subskrypcję. O, tutaj sobie gdzieś ją będzie można kliknąć. No i do zobaczenia w kolejnych naszych filmach. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!